Cześć. Na wstępie muszę się przyznać, ten film swoje rzeczywiście odczekał. Piotrek nagrał go pod koniec zeszłego lata, a ja za każdym razem, kiedy zabierałem się do przygotowywania tam kolejnej publikacji na kolejny weekend, patrzyłem na ten film, w szczególności na jego długość, on trwał ponad godzinę. No i widziałem, że będzie problem, bo Piotrek z jego radiowym głosem, radiową dykcją i tym talentem do opowiadania różnych historii i przygód postawił mnie w trudnej sytuacji, bo z jednej strony nie może być ten film tak długi, z drugiej strony każda minuta tej opowieści jest świetna. I co tu wyciąć? No więc Piotrku, przepraszam, wyciąłem opowieść o odpadającym kierunkowskazie, rozbitej lampie czy tam zgubionej wycieraczce, ale uwierz mi i uwierzcie mi, naprawdę nie było mi łatwo. A teraz, drodzy widzowie, wam zazdroszczę, bo cała ta świetna opowieść jeszcze jest wciąż przed wami. Zapraszam. Cześć, mam na imię Piotrek, przyjechałem z Zawiercia, przyjechałem z Moczycą, czyli Audi 80 B4, rocznik 94, silnik 2.0 ABT, czyli najsłabszy. Nie jest to idealny samochód, ale samochód pełen przygód i samochód, w którym spędziłem już prawie setki tysięcy kilometrów i chciałbym wam dzisiaj o nim opowiedzieć. Moja przygoda ze Smoczycą, z 80-ką zaczęła się w sumie w 2016 roku pod koniec, bo wtedy szukałem swojego pierwszego samochodu i pod uwagę brałem głównie sedany. Miałem taką fazę na sedany, że chciałem nabyć sedana, nie wiem dlaczego. Nie chciałem hatchbacka, nie chciałem czegoś małego, tylko chciałem coś, co wyglądałoby powiedzmy z klasą, co miałoby taką klasyczną linię. I w kręgu moich zainteresowań był na przykład Peugeot 406, wiadomo, jako młody byłem zafascynowany filmem Taxi. Był Peugeot 605, którego nawet obejrzałem, i była 80. I oczywiście to był ten moment w życiu, kiedy na pierwszy samochód kupowało się raczej coś z małym silnikiem, czyli coś poniżej 2 litrów, albo nawet, nie wiem, 1,6 strzelam. I jak tata usłyszał, że podobają mi się 80, że tam głównie silniki 2.0, to stwierdził, że upadłem na wiadomą część ciała, albo w sumie nawet nie wiadomo, ale dobra, nie brnijmy w to. No i oglądaliśmy kilka samochodów i w pewnym momencie mój tata się przekonał do tego samochodu, poczytawszy opinię, że 80-ki się nie psują i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie w styczniu miałem pewną przygodę, że już miałem kupować Wectra, ale to nie wyszło. Może to był znak od góry, od kogoś, kto jest na górze. Tata dzwoni do mnie, że znalazł Audi w miejscowości Przystań. To jest gdzieś koło Kłobucka, gdzieś tam pod Częstochową. No i tata ją znalazł i stwierdził, że 326 tysięcy, które miała wówczas na liczniku najechane, to już jest dużo, że ten przebieg jest dość spory i że to może być mina i że to może być generalnie troszeczkę zbyt duży przebieg, ale uważam, przynajmniej ja tak uważam i wychodzę z takiego założenia, że nie liczy się w samochodzie przebieg, a to jak jest serwisowany, jak jest dbany i po prostu jak często wymienia się oleje i rzeczy eksploatacyjne, co jest całkiem normalne. Pojechaliśmy i tak oto 29 stycznia 2017 roku stałem się właścicielem jej, czyli Smoczycy, która jeszcze wtedy nie była Smoczycą, a już nadmienię od razu, że Smoczyca, dlatego że dużo pali, a ja jestem jej osłem. Tak, gdzieś to kiedyś ze Shreka jakoś usiadło, że została po prostu Smoczyca i teraz jest Smoczyca. Jeżeli chodzi o rzeczy, albo w zasadzie przygody, które łączą mnie z tym samochodem i dlaczego żywię do niego takie uczucie, bo mogę powiedzieć, że żywię dość spore uczucie do tego samochodu. Towarzyszyła mi w bardzo wielu chwilach i momentach w życiu, jak zaczynałem swoją karierę radiowca, nazwijmy to tak górnolotnie. I tak naprawdę co roku zabierała mnie na jakieś wakacje, co roku zabierała mnie w podróże i teraz uważam, że to auto jest owszem pełne zmarszczek, typu jakichś odprysków, jakieś rysy na lakierze, już wiadomo znak czasów, ale obecnie po chyba 130-140 tysiącach mniej więcej wspólnie mogę powiedzieć, że jest to samochód naprawdę stworzony do przygód, do dalekich podróży i do poznawania świata, mam wrażenie. Oczywiście nie jest to najwygodniejszy samochód, nie jest to najbardziej ekonomiczny samochód i nie jest to z pewnością najmocniejszy samochód, bo pod maskę zaraz zajrzymy, ale do tego będziemy wracać. Może powiem co nieco
o przygodach, jakie miały miejsce w tym samochodzie, których było naprawdę multum i żeby opisać je wszystkie, na pewno nie starczyłoby czasu. Ale może zacznijmy od tego, jak w 2018 roku pojechałem do kolegi około 50 km od miejsca mojego zamieszkania i w pewnym momencie poczułem, zjeżdżając z ronda, że nie mogę wbić biegu. Jak się okazało, padło sprzęgło. I co tu teraz zrobić? Byłem około 50-60 km od domu, plus jeszcze musiałem dojechać i jeszcze wrócić, więc mniej więcej musiałem 100 km przejechać. I wtedy stwierdziłem, że no, przyda się moja jakaś tam wiedza mechaniczna, że będę wbijał biegi po prostu na czuja wtedy, kiedy spadną obroty, więc tak jak działa skrzynia biegów, tak się to udało zrobić. Zwykle te nieco starsze samochody, tak 5-8-letnie i wyżej, dostają w MUBie naprawdę świetne oferty i tym razem też tak się stało. Tu widzicie na ekranie cenę, którą się udało uzyskać dla Audi 80, więc no, biorąc pod uwagę też cashback, robi się naprawdę tanio. Jak to powiedział w zeszłym tygodniu mój kolega, który też skorzystał, ja nie wiem, na czym oni właściwie zarabiają. No właśnie, sprawdźcie na swoim samochodzie, kalkulacja zajmie wam tylko chwilę. Mubi.pl łamane przez Zachar wyszukuje dla was najlepsze oferty, a następnie zwraca cashback, czego dowody właśnie widzicie na ekranie. Tu widzicie przelewy na 150 zł, to właśnie cashbacki, a tu na 50 zł to są premie za polecanie. Zapraszam, link znajdziecie w opisie. W pierwszych latach posiadania tego samochodu, no to były jeszcze czasy, kiedy gaz był po 1,80 zł, może 2 zł. Teraz dla osób, które obecnie tankują samochody, może to być nie do pomyślenia, ale tak kiedyś było, chociaż no, nie mogę się za bardzo wypowiadać, że kiedyś to było, bo i tak jestem stosunkowo młody. Podczas mojego posiadania tegoż pięknego pojazdu z klasyczną linią, pojechała w Bieszczady, pojechała do Warszawy, pojechała do Poznania, pojechała w Tatry niejednokrotnie, pojechała nad morze i w zeszłym roku miała miejsce jedna z moim zdaniem najbardziej chyba przypadkowych, ale jednocześnie wyjątkowych przygód, mianowicie pojechała do Rumunii, czyli na szosę transfogarską, niektórzy mówią transfogarską. I wyszło to tak, że jak tylko kupiłem ten samochód, ja byłem zawsze zafascynowany programem Top Gear i znałem wszystkie możliwe, przepraszam, odcinki. Wszystkie możliwe, wszystkie odcinki specjalne i to się oglądało za młodu. I jak tylko kupiłem ten samochód w 2017 roku, obiecałem jej, że zabiorę cię do Rumunii na szosę transfogarską, po czym mój tata popukał się w głowę i stwierdził, że no to ambitnie, ale to jakby, jaki to ma sens, prawda? Zjechać starym samochodem, no wiadomo, coś się może zepsuć i taka jakaś tam gdzieś filozofia mojemu tacie świtała, ale swoją drogą pozdrawiam serdecznie. I w zeszłym roku doszło do sytuacji, kiedy już wybierałem się na urlop, już byłem zdeterminowany, że w tym roku robię tę Rumunię. I w pewnym momencie dobrze, tylko z kim ja pojadę? No nie miałem za bardzo jakiejś tam ekipy umówionej, nie miałem jakiegoś większego planu co i jak, więc zasadniczo uznałem, że po prostu pojadę, prześpię się ze dwa noclegi, przejadę i wrócę. Ale pewnej nocy na początku sierpnia, myślę, że nawet może to być rok mniej więcej od tego wydarzenia, na jednym z portali, gdzie poznaje się ludzi, to myślę, że młodzi będą wiedzieli, o jaką aplikację chodzi, ale nie będę robił kryptoreklamy, poznałem pewną koleżankę i okazało się, żeby wrócić do samochodu, bo mówimy wiadomo o samochodzie, okazało się tak, że pogadaliśmy dwa dni i później po dwóch, trzech dniach znajomości pojechaliśmy w 12-dniową podróż 80-ką starą, której niedługo stuknie 30 lat. I przejechaliśmy wspólnie 4200 km, skończyliśmy w Bułgarii nad Morzem Czarnym. Pogoda była fenomenalna i no nie zawiodła, chociaż miała swoje humorki gdzieś tam, coś tam z płynem chłodniczym, no jeszcze parę rzeczy było takich, no typowo może jakieś wężyki, może coś. W każdym razie, no nie było to auto idealne na trasę. To mogę powiedzieć od razu, dlatego że od początku, kiedy kupiłem ten samochód, miała dosyć krótką skrzynię, co oznacza, że przy 100 na godzinę miała 3000 obrotów, co nie jest, powiedzmy, idealne na trasę. Troszeczkę przy 140 ten silnik już było czuć, że... Znaczy było szkoda po prostu tego silnika, tego motoru. Ma klimatyzację, co jest no rzadziej spotykane na pewno w 80-kach i też jak szukałem pierwszego samochodu, chciałem, żeby miał obrotomierz i żeby miał klimatyzację. To były takie rzeczy, no powiedzmy, podstawowe, no, żeby jednak pewien poziom wygody został zachowany.
Jeżeli chodzi o... Kupiłem do niej felgi, oryginalne speedliny. Ja trochę żałuję osobiście, że nie są to 16, że nie są to 17. Felgi od Competition 16 mi się nie podobają. 17 od DTM-ów to już A4, zmiana tam piast i tak dalej. Też chyba to zostanie tak, jak ma być, czyli oryginalnie. Wspomniałem, że jest pełna zmarszczek, bo obecnie najechane ma około 460 tysięcy kilometrów i nie była robiona, z tego co wiem, blacharsko. Mogę powiedzieć, że no, ma pewne jakieś ślady faktycznie, że te 460 ma najechane, ale moim zdaniem jak na ten przebieg, bo może nawet nie ten rocznik, ale jak na ten przebieg, prezentuje się jeszcze w miarę dziarsko i można z daleka, jak się nie podejdzie bliżej, nie zobaczy pewnych szczegółów, to można stwierdzić, że jest w naprawdę bardzo dobrym stanie. I nieraz ludzie mnie zaczepiają: o, super 80, kiedyś o takiej marzyłem. Pewnego pięknego dnia, i to chyba było pół roku albo rok po zakupie, pękła linka od otwierania maski. Tylko problem nasuwał się jeden, dlatego że jest tutaj klimatyzacja, więc jest także kompresor, co jest całkiem logiczne. I nie było za bardzo możliwości dostać się do tej linki od spodu. To znaczy było to bardzo trudne i trzeba byłoby się wykazać prawdopodobnie, nie wiem, jakimiś 9 przegubami w ręce, żeby w ogóle to zrobić. Więc co trzeba było poczynić? Trzeba było niestety, i to ten grill niestety został wymieniony, trzeba było wyciąć tutaj żeberka z grilla, żeby do tej linki się dostać. Zajęło nam to dobre kilka godzin w sumie, jeśli dobrze pamiętam. A dlaczego ja odnoszę się do tego samochodu jak do kobiety, bo to jest też bardzo istotna sprawa. Przez te 140 tysięcy, które wspólnie spędziliśmy, bardzo dużo emocji w tym samochodzie przeżywałem, od, tak jak powiedziałem, moich początków jakiejś kariery zawodowej, przez różne sukcesy i zawody w życiu. Zawsze gdzieś, wiadomo, przyjaciele byli, ale kiedy miałem okazję po prostu usiąść w tym samochodzie i przejechać się samemu, włączyć sobie muzykę, to mogłem sobie poprzeżywać te emocje tak w 100% szczerości z samym sobą. I uważam, że bez niej, no wiem, brzmi to romantycznie, sorry, ale bez niej byłyby to o wiele trudniejsze chwile, dlatego że w tym aucie można było po prostu usiąść, zastanowić się trochę nad życiem, przejechać się, porobić jakieś zdjęcia, bo też fotografuję na co dzień aparatami analogowymi, ale to już tak pomijając. I wydaje mi się, że jest to żywy organizm, nie wydaje mi się, tylko po prostu wiem, żywy organizm, który często daje o sobie znać w kontekście tego, że czasami trzeba o niego zadbać. A tutaj gdzieś nie pali na przykład cylinder. No wiadomo, świece, kable zapłonowe, kopułka, bo tutaj jest jeszcze stary aparat zapłonowy na kopułce i palcu, jak w Polonezie. No, nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale jak w Polonezie. No, na szczęście silnik nie sypie się jak w Polonezie, ale nie chcę urazić tutaj wszystkich fanów polskiej motoryzacji, także bardzo Państwa przepraszam. Dobrze, no to może teraz przejdziemy do silnika i opowiemy o tym troglodycie, jeśli chodzi o rocznik 94. Jest to podstawowa jednostka ABT, to jest dwulitrowy silnik z pojedynczym wtryskiem, z monowtryskiem Boscha. Teoretycznie w katalogu ma 90 koni mechanicznych i 148 Nm momentu obrotowego. On tam gdzieś przy 3000 się pojawia, ale biorąc pod uwagę wiek i to, że została tutaj założona instalacja LPG, jak tylko przyjechała do Polski, to było w 2005 roku, ja podejrzewam, że to może mieć nieco mniej koni, ale bardzo lubię ten silnik za dwie rzeczy. Po pierwsze, jest to silnik bardzo elastyczny, jakby nie było. Jednak jak kupowałem samochód, chciałem, żeby on miał taki 1,8-2 litry co najmniej, żeby można było po prostu tym momentem się wspomagać, żeby on po prostu leciał od dołu i żeby nie trzeba go było, no, użyję brzydkiego wyrażenia, pałować na wysokich obrotach, dlatego że to nie jest mój styl jazdy. Ten dwulitrowy silnik jest chyba najbardziej wytrzymały ze wszystkich, które były montowane w B4. To jest taka ewolucja silnika 1.8 z B3, który również miał 90 koni i również miał monowtrysk, wcześniej miał gaźnik. I z tego, co udało mi się wyczytać, jak zdobywałem wiedzę na temat tego samochodu, jest to jednostka odprężona i zdecydowanie ma mniejszy stopień sprężenia niż na przykład ABK, które miało wielopunktowy wtrysk i 115 koni. Co jeszcze należy wspomnieć? Bardzo łatwy i bardzo tani serwis tego silnika, dlatego że wszystko tutaj mamy na wierzchu. I to tak absolutnie na wierzchu. Ludzie, którzy zaglądają pod maskę pierwszy raz, jak
pokazuje coś przy samochodzie albo po prostu są ciekawi, stwierdzają: rany boskie, ile tu jest miejsca, i tak po prostu no, nie dowierzają w to, dlatego że świece można wykręcić tak naprawdę. Mój rekord to była wymiana świec w 4,5 minuty. A jakieś tam świece jeszcze włożę w bagażniku, ale do tego za chwilę dojdziemy. Filtry to jest też bardzo prosta sprawa, więc tutaj tak naprawdę no, nie ma się co zepsuć. Naprawdę nie ma się co zepsuć. No wiadomo, parownik od gazu tam jest do wymiany, bo już ma trochę ta instalacja, ale jeżeli chodzi o niezawodność, to nigdy z tym silnikiem nie miałem żadnego problemu. Na początku trochę jadła olej, ale było to spowodowane uszczelniaczami zaworowymi, które mój mechanik wymienił i od swego czasu jeździ na full syntetyku, najlepszym jaki tylko mogę kupić, i nie bierze praktycznie grama, więc w ogóle mega, mega w porządku. I teraz w tym stanie, w którym widzicie smoczycę, ten stan, który jest obecnie, jest no, po połowie remontu, powiedzmy, mechanicznego, dlatego że jak wróciliśmy z Rumunii, no to jednak zdecydowałem się na zimę ją przechować w garażu i po prostu uzbierać sobie fundusze na to, żeby zrobić od podstaw całe zawieszenie i cały układ, no i cały rozrząd, i po prostu zrobić to auto mechanicznie na możliwie na lalkę. I przy okazji tego remontu zdecydowałem, że nabędę skrzynię biegów, bo zawsze marzyła mi się długa skrzynia, żeby po prostu na trasie wrzucić piątkę i sobie płynąć. I jak tylko mój mechanik dostał tę skrzynię, zapytał, ile za nią dałem. Dałem za nią 50 zł polskich. No, zapytałem na grupie, czy ma ktoś skrzynię o takim i takim kodzie. Ktoś zaproponował taką, a akurat gdzieś kiedyś sprzedał wcześniej Audi, po prostu zalagała mu w garażu. Podobno była na przeglądzie, mówię, w porządku. Wziąłem, najwyżej po prostu można oddać na złom, jeżeli byłaby zła. Ale udało się ją wstawić z małymi przygodami, dlatego że trzeba było jeszcze poszukać odpowiednich flansz do skrzyni biegów, żeby zamocować płosie. Z każdą kolejną rzeczą, którą mój mechanik robił, a było tego dość sporo, bo obecnie w zawieszeniu pozostały chyba stare jedynie tuleje wahacza, które były robione rok wcześniej. Tak wszystko się świeci od spodu, amortyzatory, sprężyny, uszczelka misy olejowej, uszczelka wału korbowego, hamulce, wtarcze, klocki. Generalnie stwierdziłem, że idziemy w to w 100%. Jeszcze wracając do Rumunii, bo spojrzawszy na reflektor, nie mogłem tego nie przytoczyć. Dlatego że jak wybierałem się do Rumunii, to stwierdziłem, miałem gdzieś jakąś zapasową kiedyś lampę, bo kupiłem oryginały i zostawiłem zamiennik, który był na samochodzie, zostawiłem sobie w garażu. I stwierdziłem, że dobrym pomysłem do Rumunii byłoby wziąć cały reflektor. Po prostu stwierdziłem, że może się coś takiego przydać, po czym, gdy mój tata to usłyszał, powiedział: o, już nie przesadzaj, już przecież pół garażu nie weźmiesz. No i kilka tygodni, dwa tygodnie później jedziemy sobie przez piękną górską miejscowość Sinaia w Rumunii. Fenomenalna rzecz. Jechaliśmy sobie w nocy, pojechaliśmy gdzieś do knajpy. Wychodzimy z tej knajpy i Karolina, o której już wspomniałem, powiedziała mi, żebym zerknął naprzód. I co się wydarzyło? Mniej więcej tyle reflektora nie było, dlatego że no, ja strzelam, że jednak jakiś kamień górski, nie mam zielonego pojęcia, wątpię, żeby to zrobił ktoś z premedytacją, i był pęknięty reflektor, który musiałem kleić później na taśmę. I z tą taśmą przejechała, myślę, że 2000 km i żaden patrol nas nie zatrzymał, więc to było coś. I co jest najśmieszniejsze w tej historii, to jest to, że ten reflektor, który miałem brać z mojego rodzinnego zawiercia, to był właśnie ten reflektor, którego potrzebowałem, czyli od strony kierowcy. I wtedy sobie powiedziałem: no, ojciec, dzięki za radę. Ja się chyba pobawiłem wtedy we wróżkę. Więc to była taka historia. Wspominałem, że lubię ten silnik z uwagi na jego moment obrotowy, ale lubię go też z uwagi na inną rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna jako petrolheada. Bardzo lubię to określenie, więc wszystkich fanów poprawnej polszczyzny bardzo przepraszam, entuzjasty samochodów. Lubię reakcję na gaz w tym samochodzie. Tutaj przepustnica jest na linkę. Jest to bardzo prosty system, no niedaleki naprawdę od gaźnika. I
jakkolwiek by się nie nacisnęło przepustnicy pedału gazu, tudzież manipulatora gazu, żeby nie używać słów nieszanowanych przez YouTube, od razu jest to odczuwalne. Można robić między gazy, co w tym samochodzie jest bardzo, bardzo satysfakcjonujące i uważam, że no, miałem dla porównania Volvo S40, którym jeździła mama, niby było moje, ale jeździła mama i tam no, ta reakcja na gaz zdecydowanie nie... No, nie, zupełnie inny typ silnika. Jego lubię za, może nie za kulturę pracy, dlatego że jest to, tak jak powiedziałem, no dość taki spartański silnik. No, nie jest to 16-zaworowa głowica, jest to zwykła ósemka, ale ciągnie od dołu i nie dławi się przy niskich obrotach, więc można spokojnie na trzecim biegu zjeżdżać na przykład z ronda. I jeżeli o to chodzi, to naprawdę nie mam na co narzekać. Niezawodność jest też na bardzo wysokim poziomie, także jeżeli ktoś szuka samochodu, którym się nie będzie ścigał z nikim, a potrzebuje tylko rzetelnego, fajnego wozidła, którego nie zawiedzie i będzie mogło jeździć na LPG przez setki tysięcy kilometrów, to bardzo ten silnik polecam. Ja co prawda w planach dalszych mam tutaj V6, dlatego że dla mnie silniki V6 najlepiej brzmią i są najbardziej, powiedzmy, atrakcyjne i chciałbym tutaj kiedyś włożyć silnik 2.8, ale to, tak jak mówię, jest odległa perspektywa. Na razie będę nią jeździł z tym motorem, dopóki on nie padnie, więc prawdopodobnie i tak ten motor nie padnie, więc i tak go wymienię w pewnym momencie, ale no taki jest plan, żeby tutaj kiedyś 2.8 włożyć, dlatego że no jednak... No, szóstki brzmią inaczej, tak? Szóstki brzmią bardziej szlachetnie, bardziej tak wyborowo, tak naprawdę to brzmienie jest inne, ale na brzmienie tego auta nie mogę narzekać. Pokażę zestaw, powiedzmy, kierowcy Audi, który wybiera się na pół Europy. To jest oczywiście, wiadomo, koło zapasowe. Mamy tutaj butle LPG w kole zapasowym, co jest zwyczajne i normalne. Mamy zestaw narzędzi dość sporych rozmiarów. Oczywiście, gdyby coś zdarzyło się na trasie, to mamy tutaj także opaski zaciskowe, zwane przez wszystkich speców jako trytytki. No, one też muszą być, bo nigdy nie wiadomo, do czego będą potrzebne, więc one mogą sobie tutaj być. Dużo miejsca nie zajmują. No, wiadomo, jakieś tam kosmetyki. Mamy tutaj płyn do spryskiwaczy, olej, nie pokażę jakiej firmy, ale w razie czego 5W40 też można sobie dolać, choć na szczęście tego nie potrzeba. No i tutaj jeszcze zestawik rozrządu, który będzie robiony dzisiaj. Więc jeżeli chodzi o bagażnik, da się tutaj zapakować na 12-dniowy wyjazd. Co prawda parę rzeczy trzeba przełożyć do środka, czyli po prostu na tylną kanapę. No nie jest to kombi, nie jest to Volvo, powiedzmy, V70, ani nie jest to Bóg wie jaka terenówka. Po prostu zwyczajny sedan z lat 90. Ale co jest naprawdę pomocne w tym modelu, można złożyć tylną kanapę, więc można tutaj przewieźć dłuższe przedmioty, co było też przydatne przy mojej przeprowadzce. Także jeżeli o to chodzi, to był zdecydowanie krok naprzód w porównaniu do modelu B3, gdzie w miejscu tylnej kanapy, tak naprawdę w tylnej kanapie, był zbiornik paliwa, a tutaj zbiornik paliwa jest normalnie już od spodu. Klasycznie, jak w każdej prezentacji samochodów, należy też zasiąść we wnętrzu danego pojazdu. Siedzimy sobie w 80, którą mogą już Państwo dobrze znać, dlatego że już nie jedna była na kanale i myślę, że no, nie wyróżnia się tutaj niczym szczególnym, poza kilkoma, jak to mówi Doug DeMuro, quirks and features, jak to się mawia. Jednym z pierwszych jest patent, który kiedyś zrobiliśmy z kolegą, kiedy no niestety troszeczkę przypaliła się wiązka w liczniku, z tego co wywnioskowałem, bo kiedyś, nie pamiętam, czy moneta, czy śrubokręt wpadł do gniazda zapalniczki. Proszę mnie o to nie pytać, to już było dawno. Dawno temu i nieprawda. Więc co zrobić, żeby mieć oświetlenie zegarów, kiedy no jednak coś w liczniku jest uszkodzone. Jeżeli przypatrzymy się lepiej, no to widzimy tutaj no, nieco lepsze wyposażenie, bo przednie halogeny i tak dalej, ale mamy tutaj też inny przycisk, który no, teoretycznie powinien być od tylnych świateł przeciwmgielnych, tudzież przeciwmgłowych. Ale on służy tutaj za coś zupełnie innego. To jak będziemy mieli okazję pokazać bliżej, chodzi o włączanie oświetlenia zegarów. Teraz oświetlenie zegarów jest włączone, więc ono jest niezależne od pozycji świateł, więc to jest jeden z pierwszych tematów, które w tym samochodzie powiedzmy, no były, no może rzeźbione, nie jest to na pewno moja duma, ale jest to no po prostu fakt i pewna ciekawostka związana z tym samochodem. Jeżeli chodzi o macanie plastików, ja uważam, że Audi w tym modelu zrobiło rzecz naprawdę świetną, dlatego że to wszystko jest, no wiadomo, tutaj no pewne, to trzeba się mocno naprawdę postarać, żeby coś zaskrzypiało,
A jeżeli chodzi o deskę, to jest, ale mamy lato, teraz ta deska jest jeszcze bardziej miękka, bo temperatura dopisuje, więc jeżeli sobie spojrzymy i dotkniemy tego, to wszystko tutaj jest miękkie i strasznie mi się to zawsze podobało, że to jest wykonane tak tłusto, tak z takim zapasem materiałowym i po prostu no miło się z tym obcuje i tak dalej. Poza tym bardzo podobają mi się wstawki, inkrustacje takie powiedzmy karbowane. No to powiedzmy wygląda troszeczkę jak jakiś biszkopt albo jak jakieś takie ciastko, ale to zdecydowanie bardziej mi się podoba niż na przykład dekory drewniane, które z drewnem miały tyle wspólnego, co no tutaj rzuciłbym jakiś żart polityczny, ale nie będziemy dzielić naszych widzów. Jeżeli chodzi o schowki i wszelakiego typu przyciski i zużycie tego, no owszem, widać to 461 tysięcy, troszeczkę widać tutaj na pewno pewne jakieś zadrapania są. Nie wiem, jakie ten pan wcześniejszy, albo jeszcze wcześniejszy właściciel musiał mieć paznokcie, żeby tutaj tak to podrapać, ale mówię, dobrze, nie będę się nie będę wnikał. Tak jak wcześniej wspomniałem, w tym pojeździe jest klimatyzacja, co było dla mnie bardzo ważne i tutaj to jest przycisk premium, który podczas letnich miesięcy, które mamy obecnie i temperatur rzędu 30 stopni, potrafi się okazać zbawieniem, jeśli działa. Bo na ten moment no niestety nie. I z tym się wiąże no powiedzmy już kolejna przygoda, no nie spodziewali się Państwo tego, ale przygód było co niemiara. No pojechaliśmy sobie na wakacje 2 lata temu, wróciliśmy z nadmorza i wtedy klima jeszcze działała i chłodziła jak należy i jak przystoi. Pojechaliśmy do Zakopanego, jeździliśmy po górskich drogach i w pewnym momencie chciałem chyba nieco troszeczkę zwiększyć temperaturę i nagle z nawiewów zaczął wydobywać się biały dym, czyli po prostu para. Czyli po prostu smoczyca zdecydowała się, że będzie nowy papież, pojawił się biały dym, więc wiadomo, konklawe zostało zakończone. Co tu jeszcze można rzec? Elektryczne szyby, klimatyzacja, radio. I tak wygląda wyposażenie Audi 80B4. Co jak na nasze czasy może wydawać się troszeczkę niesatysfakcjonujące, ale proszę mi wierzyć, wystarcza tak naprawdę do codziennej jazdy i nikt chyba z moich pasażerów nigdy nie narzekał, bo można było puścić muzykę, można było się schłodzić, można było się rozgrzać i tyle. Oczywiście cykor łapki nawet dla kierowcy, więc jeżeli kierowca stwierdzi, że boi się jechać, może sobie tutaj złapać rękę i automatycznie przestanie się bać. Kolejna rzecz, którą ja w tym samochodzie naprawdę lubię, to zegary. Zegary, które są naprawdę bardzo, bardzo proste. Zegary, które nie mają w sobie tak naprawdę żadnego komputera pokładowego, żadnych wyświetlaczy. Tak naprawdę jedyny wyświetlacz LCD, tudzież LCD w tym samochodzie to jest zegar, który działa i na szczęście ten zegar nie jest wylany, co często się też w tych 80-kach zdarza. Miałem przygody z czujnikiem ABS-u, więc kiedyś podczas jazdy normalnie sobie jechałem i w pewnym momencie po prostu nagle jechałem 20 na godzinę i po prostu sobie to tak pulsowało i to było dość zabawne. Miałem problemy, no to tak trochę górnolotnie brzmi, jakby to się miało rozsypać, ale powiedzmy takie przypadki, że no płyn chłodniczy, wskaźnik płynu chłodniczego nie pokazywał dobrze, ale to chodziło o zimne luty. I jedną z rzeczy, których nienawidzę w tym liczniku, tak żeby troszeczkę w opozycji do tego, co powiedziałem, to żaróweczki. Żaróweczki, które nie wiem, czy to już jest kwestia gniazd tych żaróweczek. One mają czerwone podświetlenie, które bardzo osobiście mi się podoba, ale żeby te wszystkie żaróweczki działały w porządku, żeby każda świeciła tak jak należy, to musiałbym chyba zacząć odprawiać jakieś rytuały lub też jakieś egzorcyzmy, dlatego że od chyba 3 lat nie miałem jeszcze momentu, w którym te żaróweczki wszystkie by świeciły, a rozbierałem ten licznik myślę, że około 10 razy. Więc to, no trzeba to zaakceptować i trzeba wiedzieć, że stare samochody po prostu tak mają. Tutaj schoweczek, w którym możemy sobie różne jakieś graty przewozić. Ja na przykład wożę taki gadżet, który powiedzmy, no ukradłem z garażu mojego taty, rocznik 85, czyli miernik ciśnienia w oponach. Oczywiście można to zrobić na stacji, można to zrobić przy domu i można też jakimś takim nowoczesnym miernikiem, ale to jest taka część lat 80. w tym samochodzie, co prawda komunistyczna, ale dobra, no niech już będzie. Jeżeli chodzi o fotele, siedziska w tym samochodzie, mogę określić je mianem
taboretów. Myślę, że to nie są najwygodniejsze siedzenia, w jakich miałem okazję siedzieć, aczkolwiek przy dłuższej trasie nie są one problemem. Mam wrażenie, że jeszcze pewnej granicy takiej używalności nie przekraczają i co uważam za bardzo, bardzo świetną, za świetną rzecz, to jest materiał, z jakiego zostały wykonane te fotele, dlatego że ten nie jest to welur, to jest materiał, ale to jest taki gruby materiał, to jest rzecz, która niełatwo się przeciera i co prawda no, te siedzenia wymieniałem, bo udało mi się zdobyć komplet mniej zużytych i jedyna rzecz, która była wytarta, kiedy kupowałem ten samochód, kiedy nim jeździłem, to był ten element, tylko że od strony kierowcy, czyli przy wsiadaniu tutaj było wytarte już trochę tej, powiedzmy, takiej fotelowej słomy było widać, ale jeżeli chodzi o to, są one bardzo, bardzo wygodne. Mają regulację góra-dół, która działa. No i po prostu regulację oparcia. Niestety podparcie lędźwiowego no nie wyregulujemy, ale przypominam, mówimy o samochodzie, który wszedł na rynek w roku 91. I to, co jeszcze można powiedzieć, elektryczne lusterka z ogrzewaniem, które nie działa. Dlaczego nie działa? Prawdopodobnie ktoś przy immobilizerze kiedyś majstrował, bo żeby odpalić ten samochód, może teraz trochę sprzedaję, jeżeli ktoś mi ukradnie samochód, to wiem, co oglądał, żeby włączyć pompę paliwa, przekaźnik pompy paliwa, muszę nacisnąć ten przycisk. I po prostu daje sygnał i pompa paliwa działa, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie ktoś odpiął sterowanie lusterek, to znaczy ogrzewanie lusterek. I ostatnia rzecz tak naprawdę z przodu, która jest no, interesująca lub nie, możemy wyregulować sobie wysokość pasa. I to jest tak naprawdę tyle. To możemy jeszcze przejść na tylną kanapę i tam jeszcze kilka słów do Państwa powiem. Zasiadłem właśnie sam za sobą i mając 1,81 m wzrostu, można tu siedzieć wygodnie. Gdyby kierowca troszeczkę podniósł oparcie, wydaje mi się, że można by to było jakąś dłuższą trasę uskutecznić. Na miejsca na nogi jest, powiedzmy, na styk. Można sobie troszkę wsunąć stopy pod siedzisko kierowcy, no ale to wiadomo, nie jest to BMW 7, Audi V8 D11 albo po prostu jakaś S-klasa, bo nie do tego ten samochód został stworzony. Ale no, co można powiedzieć? No, z tyłu oczywiście korby, które są niezawodne, można operować sobie, jak to mówią. Ja wolę mieć kontrolę nad tym, jak opuszczam szybę, więc no, tutaj zdecydowanie zaleta. Może tutaj siedzieć 5 osób, przy czym ja tego nie polecam, z uwagi na to, że 80-ki niejednokrotnie wychodziły w wersji quattro, więc tunel środkowy zdecydowanie jest wysoki, więc tutaj piąta osoba będzie musiała mieć nogi niestety na jedną i na drugą stronę rozstawione, dlatego że ten tunel pod quattro jest zrobiony. To auto nigdy w życiu nie myślało nawet o tym, żeby być quattro. Niektórzy na to mówią dwattro, nawet są takie imitacje znaczka quattro i one właśnie mówią dwattro i to jest całkiem zabawne. Myślałem o tym, ale stwierdziłem, dobra, nie będziemy psuć tego samochodu. Może tutaj jechać 5 osób, nie polecam, 4 to jest taka optymalna liczba. Co można zrobić, kiedy nie mamy piątego pasażera? Możemy sobie premium podłokietnik, też wykończony takim bardzo, bardzo fajnym, miękkim materiałem. Taka, no nie powiem, że poduszeczka, ale taki bardzo w porządku materiał. Można się oprzeć i tutaj dwie ręce się zmieszczą. Piąty pas, wiadomo, jest w razie potrzeby, choć ja go chyba niedługo schowam, bo nie ma to zbyt dużo sensu. Cóż to więcej mówić? Audi jak Audi. Jeśli chodzi o prowadzenie 80-ki, oczywiście nie jest to sportowy samochód i należy o tym pamiętać, gdy tylko zasiądziemy w takim pojeździe. I mieć tę świadomość, że jadąc tym samochodem będziemy bardziej płynąć, a nie będziemy brali ostro zakrętów. To wszystko jest też związane z tym, że tutaj silnik jest przed przednią osią. Wszyscy mówią o podsterowności, ale wydaje mi się, że żeby poczuć podsterowność, trzeba tym autem naprawdę mocno przycisnąć, a to auto nie jest do tego stworzone, mam takie wrażenie. Wspominałem wcześniej o tym, że w tym samochodzie świetnie robi się międzygazy, czyli po prostu wyrównywanie obrotów pomiędzy przełożeniami, żeby weszło one nieco bardziej miękko i bardziej satysfakcjonująco dla nas petrolheadów. I naprawdę zmiana z piątki na czwórkę odbywa się po prostu
instantly. I to jest naprawdę fenomenalne, że jak tylko puknę, to jest może trochę zabawne słowo, ale puknę w manipulator nożny odpowiadający za przepustnicę, na przykład nazywany pedałem gazu, no to naprawdę można te obroty wyrównywać i można się tym bawić. Co jeszcze należy zaznaczyć? Zmieniłem skrzynię, o której już wspominałem nieco wcześniej Państwu, ale ładna Celica jechała, fantastyczna Celica. No, wracamy do tematu. Zmieniłem skrzynię dłuższą. Zmieniłem z uwagi na to, że wiem, że bardzo dużo jeżdżę tras, na przykład między Katowicami a Zawierciem, a także w planach są jakieś wycieczki typu Chorwacja, typu Albania i typu rzeczy dalekie, no i Rumunia w tym roku, bo to jest mój drugi dom po tym, jak już tam byłem. Maksymalnie to, co udało mi się wycisnąć z tego motoru, przypomnę tutaj 90-konny silnik, no z fabryki tak wyszedł, według katalogu prędkość maksymalna, jeśli się nie mylę, 178 km na godzinę. Według licznika, może było delikatnie z górki, może było z wiatrem, może po prostu miałem szczęście i opatrzność nade mną gdzieś tam czuwała. W cztery osoby udało nam się na dobrych oponach, świeżych oponach chciałem zaznaczyć, zrobić niecałe 200 licznikowych, było 199, więc jakby uważam, że ten motor jest bardzo zdrowy. Bardzo, bardzo elastyczne, bo nawet jadąc sobie na piątym biegu około 60 km na godzinę możemy sobie przyspieszyć i ten silnik się nie dławi. To jest naprawdę, naprawdę świetna rzecz. Jeżeli chodzi o, tak jak mówię, prowadzenie tego pojazdu, no teraz po wymianie maglownicy jest to zdecydowanie bardziej precyzyjne, ale jeżeli miałbym to odnieść na przykład do Forda Mondeo, którym poruszałem się przez zimę, Forda Mondeo MK3, to to jest niebo a ziemia. Mówię tutaj w kontekście Mondeo, że to jest niebo, dlatego że no niestety, niestety chciałbym najlepsze słowa mówić o Smoczycy, ale jak wiemy, w życiu nie ma rzeczy ani osób idealnych i trzeba kochać te niedoskonałości i to jedna z tych niedoskonałości to jest układ kierowniczy w tym samochodzie, dlatego że nawet po regeneracji maglownicy, no umówmy się, jest to bardziej ponton na kołach niż samochód sportowy i należy o tym pamiętać. Mondeo nawet przed regeneracją jest po prostu o wiele bardziej sztywne. Ale to ma swój urok, dlatego że płynąć, tak sobie na przykład, nie wiem, wyobraźmy sobie sytuację, że jedziemy sobie nocą w świetle latarni, słuchamy sobie muzyki wybranej przez nas, nie wiem, strzelam Floydów, i po prostu sobie płyniemy, możemy sobie otworzyć szybkę, czego nie będę teraz czynił, bo zagłuszyłoby to cały wywód. Otwieramy sobie szybki i płyniemy. I po prostu to może, to jest świetny sposób na spędzanie czasu, zwłaszcza kiedy trzeba sobie coś przemyśleć, trzeba sobie podjąć jakieś decyzje życiowe, albo kiedy, powiedzmy, integruje się towarzysko z innymi osobami. Tak. I to ten samochód się zdecydowanie do tego nadaje. Jeśli chodzi o takie, powiedzmy, przygody, to niejednokrotnie zdarzało mi się, że gdzieś na światłach, gdzieś na jakimś skrzyżowaniu, no po prostu, no tak jak petrolheadzi mają to w zwyczaju, kiedy widzą jakiś inny, ciekawy, ładnie utrzymany samochód, no to po prostu pozdrawiają siebie kciukiem w górę, wszystko fajnie i pięknie. I też zdarzyło mi się, co jest naprawdę bardzo miłym gestem, jechałem sobie też w kierunku Zawiercia i widziałem BMW E32. E32 zawsze mi się mega podobała i tak mówię, pięknie utrzymana, co to tam chyba, jeśli się nie mylę, to była 730. I minąłem tego pana, otworzyłem szybę, pokazałem mu kciuk w górę i potem jak już się rozjeżdżaliśmy, on był za mną, to mrugnął mi światłami i to jest taka, taka może nie solidarność, ale taka widać, że rodzinka i taki kolektyw, jeżeli chodzi o pasjonatów motoryzacji. Pięciobiegowa skrzynia, 5 przełożeń do przodu, przy 90 mamy 2000, powiedzmy, nieco ponad 2000 obrotów, więc to jest do takiej jazdy zdecydowanie spokojnej, o czym już wspominałem. Jeżeli chodzi o fotele, no to tak jak mówię, no nie trzymają one na zakrętach na boki, dlatego że te, no, nie było to auto stworzone, raz jeszcze powiem, do bardzo mocnego brania zakrętów, a jedynie do jeżdżenia do kościółka przez pana Helmuta, który w Ingolstadt nabył sobie za Deutsche Marken samochód i mógł sobie dojeżdżać na przykład do sklepu. Jeżeli chodzi o przyspieszanie tego samochodu, no muszę powiedzieć, że no trzeba mieć
świadomość, że lepiej ustawić się na prawym pasie, zwłaszcza z dłuższą skrzynią. Poza tym ja mam taką przypadłość, taką cechę, że ja strasznie staram się dbać o ten silnik, bo wiem, że on jest w bardzo dobrej kondycji jak na swój przebieg, bo mam prawie pewność, że te 461 tysięcy, które obecnie są na liczniku, może to być niedoszacowane wskazanie licznika, bo był sprowadzony od naszych zachodnich sąsiadów, więc ja myślę, że gdzieś stówka do przodu mogłaby tam jeszcze się pojawić i ja bym nie był z tego powodu w żaden sposób zdziwiony. A wracając do tego, dlaczego dbam o ten motor, zawsze, kiedy odpalę ten samochód, czekam, aż olej się rozbiega po całej magistrali. Wiemy, to jest stary samochód, to są jeszcze lata 80., jeżeli chodzi o technologię, bo to jednopunktowy wtrysk, no to powiedzmy początek lat 90., ale blok silnika, no już pamięta zamierzchłe czasy i moim zdaniem najlepsze czasy grupy Volkswagena i Audi, które w tej grupie się zawiera. To, czego nie do końca, to, co nie podoba mi się do końca w tym samochodzie, oczywiście jest to kwestia zrobienia i po prostu poprawienia, bo to auto jest takim, powiedzmy, no nie chcę użyć słowa projektem, bo mam alergię na to słowo, jak widzę ludzi, którzy projektem nazywają na przykład nawoskowanie samochodu, no mówię, dobrze, w porządku, jeżeli komuś się to podoba, to w porządku. Bardzo bym chciał, żeby to auto zostało ze mną, ja wiem, że to też zabrzmi tak z patosem, że chciałbym, żeby zostało ze mną na zawsze i tak dalej, ale faktycznie mam takie plany, ja nie planuję się tego samochodu pozbywać w przyszłości, raczej schować go kiedyś do garażu, dopracować go, zadbać nieco o blacharkę, mimo że jest w bardzo dobrym stanie, to wiadomo, na 30 lat pewne aspekty jeszcze mogą ulec poprawie. Chciałbym zamontować w tym samochodzie malutki gadżecik, czyli po prostu oryginalne dodatkowe zegary z Audi, które wskazują napięcie ładowania, temperaturę oleju i ciśnienie oleju. Niby nic, ale dla świadomego kierowcy, dla świadomego użytkownika samochodu może to być bardzo, bardzo przydatna wiedza, kiedy na przykład mamy zimę i nie wiemy, czy nasz samochód ma już w pełni rozgrzany olej. Oczywiście tyczy się to bardziej wysilonych jednostek, ale jako gadżet, który pokazuje i te wskazówki się wychylają, myślę, że wyglądałoby to bardzo w porządku. A jeżeli chodzi o moje plany motoryzacyjne, to jest bardzo trudny temat, dlatego że ja bym mógł wymienić listę 100, 200, 300, 400 samochodów, które chciałbym kiedyś mieć i którymi chciałbym się kiedyś przejechać. Moim celem na codzienną jazdę i być może na dalekie wycieczki, tripy, jak to się teraz mówi, jest Ford Mondeo MK3, ale w wersji ST220. No tylko, że to jest jeszcze perspektywa dość odległa, trzeba uzbierać i trzeba najpierw zakończyć przygotowywanie Smoczycy, żeby była w stanie jak najbliższym fabrycznemu. Bardzo bym chciał, żeby było tak, jak ona wyjeżdżała z Ingolstadt w 1994 roku, w listopadzie, żeby po prostu prowadziła się na tyle sztywno, na ile może się prowadzić 80-ka i żeby po prostu cieszyła oko i żeby można było nią jeździć dalekie, dalekie trasy jeszcze przez wiele, wiele lat. Jedna rzecz, którą jeszcze mógłbym opowiedzieć o swoim stylu jazdy, który został jakby powiedzmy sprowokowany przez Smoczycę, tylko sobie przyspieszymy teraz nieco bardziej energicznie, bo jedzie BMW 7 z tyłu, przepraszam pana, już zjeżdżam na prawy pas. To jest to, że ja często dohamowuję lewą stopą i są dwie przyczyny, przy czym jedna jest pragmatyczna, dlatego że w tym monowtrysku jest coś takiego jak TPS, czyli Throttle Positioning Sensor, czyli po prostu czujnik położenia przepustnicy. I ten czujnik jest, można powiedzieć, że takim potencjometrem, mówiąc łopatologicznie. I po latach, no wiadomo, jak każdy potencjometr, kto miał jakiś stary wzmacniacz, na przykład do dźwięku, to wie, że często potencjometry sobie trzeszczą. I one najbardziej są zużyte u samego dołu, czyli w rejestrach, powiedzmy, no dość niskich. I w tym samochodzie, jeżeli odpuścimy trochę gazu i po prostu zdecydujemy się toczyć po prostu na biegu i z zerowym wychyleniem przepustnicy, ma tendencję do tego, że czasami, ale to są bardzo małe rzeczy, ale irytują, kiedy się o tym wie. Jak odpuści się gaz, to czuć troszeczkę, jakby auto delikatnie samo przyspieszyło. To jest tylko takie puknięcie dosłownie w fotel. To nie jest to oczywiście niebezpieczne, ale po tym troszeczkę wolniej spadają obroty i no, jest to
jest to mało wygodne. A druga rzecz, drugi powód, dla którego robi się to hamowanie lewą stopą, to jest fakt, że dzięki temu dociąża się przód samochodu. I dzięki temu, no to już są powiedzmy takie wyścigowe, sportowe tendencje, ale no dohamowywanie, dlaczego, a właśnie, a dlaczego dohamowuje? Dlatego, że ta tendencja przepustnicy objawia się dopiero powyżej 2000 obrotów, więc ja do 2000 obrotów sobie dohamowuję lewą stopą, nie puszczając pedału gazu w 100%, a następnie już mogę odpuścić gaz i nic takiego się nie dzieje. To jest coś, co wyrobiłem przez lata i co nigdy nie przeszkadzało mi w codziennej eksploatacji, ale jest to całkiem taka ciekawostka, która zainteresowała nawet naszego operatora kamery i zapytał, dlaczego tak jest. Więc i tutaj naszemu operatorowi szanownemu i Państwu tłumaczę, że w starych samochodach trzeba czasami się dostosować i jak to mówił Bear Grylls, improvise, adapt, overcome. Tak właśnie jest w starym Audi. Wiele osób mówiło mi, że nie wyobraża sobie mnie bez papierosa. Nie zachęcam oczywiście nikogo do popadania w ten straszny nauk i nie wyobraża sobie mnie bez smoczycy. I to prowadzi do fundamentalnej konkluzji, czy warto zainteresować się Audi 80. Moim zdaniem i tak, i nie. Zdecydowanie te czynniki, które przemawiają za tym, to jest wygląd tego samochodu i to, że jego linia jest bardzo klasyczna, że nie ma tutaj niepotrzebnych przetłoczeń, że wszystko tutaj w miarę fajnie współgra, nie jest ani zbyt kwadratowe, ani zbyt obłe i wydaje mi się, że wpasowuje się w takie słowo, które często jest używane w stosunku do filmów, jak i na przykład samochodów, czyli evergreen, czyli będzie to zawsze modne na przykład jak jeansy. Więc jeżeli chodzi o stylistykę, ten samochód po prostu albo komuś się podoba, albo nie, myślę, że tutaj nie ma... No może nie jest to aż tak bardzo kontrowersyjny samochód jak na przykład dawne Citroeny, ale wydaje mi się, że albo się komuś podoba styl retro, albo po prostu nie. Mechanicznie ten samochód może nie jest samochodem najwygodniejszym, może nie jest samochodem najszybszym, ale jest samochodem poczciwym i sympatycznym, co ja uważam za... i ma swój charakter, co ja uważam za najważniejsze w samochodzie. Można się z nim zżyć i można naprawdę pokochać ten samochód. Może to być członek rodziny i może to być naprawdę coś, co nie jest takim bloczkiem stali i oleju i silnikiem i tak dalej, tylko jest po prostu żyjącym organizmem. Jeżeli tak na to spojrzymy, to myślę, że pewne relacje mogą powstać, jeżeli kupimy taki samochód. Jeżeli ktoś oczekuje nowoczesności, jeżeli ktoś oczekuje fenomenalnej dynamiki jazdy lub ekonomii, nie jest to samochód dla Was, czy też dla Państwa. Czy polecam? Ja jako osoba, która pasjonuje się rzeczami z lat 80. i 90., tak. Dlatego, że już niedługo mam wrażenie, że ten samochód będzie wzbudzał bardzo, bardzo, bardzo pozytywne emocje na ulicach. Już niedługo będzie aspirował do miana klasyka. Już niektórzy mówią, że o, że to taki klasyk i tak dalej. Jeszcze tak tego nie postrzegam i nie planuję zmieniać na żółte blachy, dlatego że z tym wiąże się jeszcze jedna króciutka historia, już tak na samo zakończenie. Gdy kupiłem ten samochód i przerejestrowałem go na blachy zawierciańskie, no po prostu dostałem rejestrację, która moim zdaniem wygląda bardzo mi się podoba po prostu ułożenie cyfr, ma coś fajnego w sobie, po czym pojechałem do taty, do domu i tata mówi coś takiego, przynosząc jakieś tam dokumenty ze sobą: ej młody, pokażę ci coś. Co pokazał mi mój tata? Otóż mój tata posiadał kiedyś dużego Fiata w kolorze białym z rejestracją KDO 7998. Ja jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, że jaki ojciec, taki syn i że tak po prostu musiało być. Tamte czarne blachy były oczywiście, ale ułożenie cyfr było bardzo podobne, więc to taka ciekawostka. A ja tylko mogę powiedzieć, że bardzo mi było miło, że mogłem Państwu przedstawić samochód, przedstawić smoczycę. I no dziękuję bardzo i każdemu polecam taki styl życia, czyli bycie petrolheadem. Do zobaczenia.